Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, kochani. Witamy Was serdecznie w ten piękny, niedzielny dzień. My wybrałyśmy się na spacer i stwierdziłyśmy, że musimy Was w niedzielę trochę zmotywować, dlatego przychodzimy do Was ze słowem na niedzielę i z motywacją. Dokładnie. Chcemy Wam powiedzieć, żebyście się pod żadnym pozorem, kochani, nie poddawali. Musicie wytrwać swojej manifestacji, bo często się poddajecie, a kiedy to Twój efekt końcowy może być już tutaj pod powierzchnią. On już jest blisko Ciebie, a Ty twierdzisz, że to nie działa i zaczynasz narzekać, zaczynasz biadolić, zaczynasz zwracać właśnie uwagę na te okoliczności zewnętrzne, które są fikcją, one są fałszem, one są kłamstwem. Więc, kochani, pod żadnym pozorem nie poddajemy się, ciśniemy te nasze afirmacje, ciśniemy te nasze techniki, cokolwiek wybraliście sobie, to po prostu trzymacie się tego jak tonący tratwy i nie poddajecie się. Bo kochani, dostajemy od Was mnóstwo wiadomości, mnóstwo maili, opisujecie nam swoje okoliczności. Słuchajcie, bo on zrobił to, zrobił tamto, dlaczego to nie działa, dlaczego ja tak długo afirmuję, a ta osoba dalej jest taka. I opisujecie nam swoje stare historie. Słuchajcie, nie róbcie tego. Nie mówimy, że macie do nas nie pisać, ale nie opisujcie tych starych historii, nie trwajcie w tym i zostawcie to. Po prostu skupcie się tylko na obrazie swojego pragnienia w swoim wnętrzu. Okoliczności naprawdę nie mają znaczenia, kompletnie. Wy musicie zwracać uwagę na te wasze wewnętrzne dialogi, wasze wewnętrzne rozmowy mają przebiegać właśnie w taki sposób. Boże, jak on mnie kocha. Jaka ja jestem wspaniała, no jak on mógłby mnie nie kochać. Ja się wcale mu nie dziwię, że on za mną tak szaleje. A te pieniądze, ile ja mam pieniędzy, to jest niesamowite. Mogę pozwolić sobie na wszystko. Kupuję co chcę, a pieniędzy mam coraz więcej. Mój dom wymarzony taki jest cudowny. Ja się tak cieszę, że go w końcu mam. Macie mówić tak i musicie tego pilnować, a nie... wszystko jest do bani, znowu nie wyszło, znowu nie napisał, znowu się nie odezwał, te pieniądze kiedy przyjdą? Absolutnie, kochani, nie poddajemy się, pilnujemy tych dialogów wewnętrznych, bo te dialogi wewnętrzne budują waszą rzeczywistość, one budują wasze wewnętrzne ja. To właśnie wy się utożsamiacie z osobą, która tego nie ma. Ty nie możesz być w dwóch stanach jednocześnie, nie możesz być w ciąży i nie w ciąży. Musisz się zdecydować. Czy jesteś w ciąży, czy nie? Wybierz stan, w którym masz być i w nim trwajcie pod żadnym pozorem. Jeszcze raz to powiem, nie ma poddawania się. Z nami nie ma tutaj żadnego poddawania się. My wiemy o tym, że to jest na początku walka z myślami. Wiemy, bo to samo wszystko przechodziłyśmy, słuchajcie. Wiemy, że te okoliczności nas rażą po prostu po oczach, że nam się chce płakać, że wychodzą emocje, tak? Bo jesteśmy wszyscy tylko ludźmi, jesteśmy przyzwyczajeni i mamy taki nawyk reagowania na te okoliczności. Mhm. Ale słuchajcie, to jest codzienna praca. To jest codzienna praca. Każdego dnia pamiętajcie o tym, że będzie coraz lepiej. Jeśli nie będziecie reagować, jeśli będziecie pracować nad swoim wnętrzem, nie na zmianą na zewnątrz, nad sobą, jeśli będziecie pracować nad sobą, pilnować tych rozmów wewnętrznych, pilnować tego, żeby nie reagować na okoliczności, to zobaczycie, że wszystko się zmieni. Kochani, bo wtedy budujecie zupełnie inny obraz siebie, bo to, jak wy myślicie na określone tematy, czy nawet na to, co was w tych okolicznościach zewnętrznych, tym 3D spotyka, to utrzymuje ten stan, w którym jesteście, czyli ten stan starej wersji siebie, a wy musicie zmienić stan bycia, tak? Musicie stać się osobą, która ma to swoje pragnienie. A jasnym jest, że jeśli mam to swoje pragnienie, to prowadzę takie dialogi, które potwierdzają, że już to mam. Nie zastanawiam się, kiedy to przyjdzie, jak to przyjdzie, czy to w ogóle przyjdzie, dlaczego to nie przychodzi, bo jak mamy coś i jesteśmy w stanie osoby, która to ma, to przecież my to mamy i my się nie zastanawiamy. Ja uważam, że słowo jak albo dlaczego tego jeszcze nie mam, to powinno zniknąć w ogóle z waszego słownika. Nie ma jak. Wy się nie zastanawiajcie jak ani kiedy. Czas nie istnieje, jest tylko tu i teraz. Cieszycie się życiem i żyjecie tym światem 4D, bo to jest wasza prawdziwa rzeczywistość. I słuchajcie, otrzymujemy od Was mnóstwo wiadomości, w których do nas piszecie i opisujecie swoje okoliczności i pytacie, czy to jest możliwe, że ja wymanifestuję to, czy to jest możliwe, że ta osoba się zmieni, czy to jest możliwe, że ja mam takie paskudne okoliczności. Słuchajcie, my cały czas powtarzamy, okoliczności nie mają znaczenia, obojętnie. Zazwyczaj to dotyczy SP, bo 99% mamy właśnie osób, które manifestują właśnie konkretną osobę, tak? Czyli SP, tak jak nazywamy, tak nazywamy właśnie tą osobę.
okoliczności w ogóle nie mają znaczenia i twoje okoliczności nie są wyjątkowe, uwierzcie. Uwierzcie, że twoje okoliczności nie są, tak. Bo piszecie co chwilę, każda osoba, prawie każdy mail, słuchajcie, bo ja mam taką, a taką paskudną sytuację, czy ja mogę z tego wyjść? Odpowiedź brzmi tak. Tak, możesz z tego wyjść. I nie pytajcie się nas, czy możecie, ponieważ to wy decydujecie. Pamiętajcie, że to nie my decydujemy o tym, czy wy coś wymanifestujecie, czy ta osoba się zmieni i tak dalej, ponieważ to wy decydujecie, wy musicie zmienić swoje wnętrze. Wy nie potrzebujecie naszego potwierdzenia, że ta osoba się zmieni, ponieważ to ty musisz zmienić swoje wnętrze po to, żeby ta osoba się zmieniła. Nie ingerujemy w 3D, zmieniamy tylko swój obraz tej osoby. My to będziemy wam trąbić i jeszcze raz trąbić. Tak, ale będziemy to tak trąbić, aż wam się zakoduje, że wy nie potrzebujecie nikogo ani niczego do tego, żeby manifestować życie swoich marzeń. My jesteśmy tylko tutaj z Olą po to, żeby wam o tym przypominać, żeby was motywować. Pamiętajcie o tym, że wszystko zależy od was i okoliczności kompletnie nie mają znaczenia. Wy nadajecie sens wszystkiemu, więc odwracajcie sobie, cokolwiek wam się nie podoba, wszystko odwracajcie na swoją korzyść. Widzicie swojego SP, czyli konkretną osobę z kimś innym, nie? To jest jego siostra, mama, ciocia i tak dalej. Wszystko jest po waszej myśli, wszystko prowadzi was do waszego pragnienia. Pilnujcie tych rozmów wewnętrznych. Nie możecie sobie zaprzeczać. Jeśli tu afirmujecie 10 minut, a za chwilę powtarzacie sobie, on mnie nie kocha, on mnie nie chce, dlaczego on się nie odzywa, to co powodujecie? Właśnie te zachowania hot and cold, tak? Ciepło-zimne. I to właśnie powodujemy, wszystko powodujemy my. Cały czas o tym pamiętajcie. Kochani, a my wiemy, bo nam piszecie, że wy już macie taką wiedzę, naprawdę. Ale kochani, wiedza to jest wiedza. Wiedzę trzeba zastosować, żeby były efekty, bo ja mogę mieć wiedzę z tego, jak upiec ciasta, go nie upiekę, to nic z tego nie wyjdzie. Mogę mieć wiedzę, jak wybudować dom, ale dopóki go nie wybuduję, to go nie będzie, tak? Czyli ten dom nie powstanie. Wiedza to jest jedno. Macie wiedzę, ale teraz tą wiedzę musicie zastosować, czyli praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka. To praktyka czyni mistrza. Nie my jesteśmy waszymi mistrzami z Olą, tylko wy jesteście mistrzami sami dla siebie. I wy musicie testować i praktykować. My z Olą jesteśmy tutaj po to, aby was motywować do działania, po to, abyście wytrwali, bo ta wytrwałość, ta upartość prowadzi do sukcesu. Tylko i wyłącznie. Dlatego z Olą stwierdziłyśmy, że rozpoczniemy taki cykl wykładów szkoleniowych. Naprawdę to będzie fantastyczna forma przekazanej wiedzy, ale też będzie was motywowała do wytrwałości i do tego, żeby się upierać przy tym swoim założeniu. Te warsztaty już niebawem. Także zapraszamy serdecznie, kto z nami rezonuje, kto chce dodatkowej motywacji, dodatkowej wiedzy, naszych porad, zapraszamy na te wykłady. Najbliższy odbędzie się 20 kwietnia, tak. A wam życzymy cudownej niedzieli, słuchajcie, afirmujcie, trwajcie przy swoim pragnieniu, nie patrzcie, gdzie to jest, ponieważ wy już to macie. Dokładnie, przesyłamy wam cudowną energię po prostu z tego cudownego miejsca słonecznego i kochani, bierzecie się do roboty. Działamy, działamy, nie narzekamy. Praktykujemy. I trwamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Do zobaczenia, cześć.